Tą naszą poobiednią sesję zaczynamy od ojca profesora. Placówka tak zasłużona, że nie trzeba przedstawiać. Właśnie w tej chwili realizujemy z księdzem profesorem ideę naczelnego dyrektora archiwów państwowych łączenia zespołów, mianowicie rozbite akta ambasady polskiej przy Kwirynale. Część znajduje się, mniejsza część, w archiwum Maknowych, dużo większa część w ośrodku w Rzymie. I za zgodą księdza profesora, dyrektora uzyskaliśmy zgodę na zdigitalizowanie części rzymskiej. My digitalizujemy część archiwum Maknowych i nastąpi wymiana materiałów. W ten sposób badacze będą mieli dostęp pełny do akt. A księdzu Fokcińskiemu dziękujemy za uratowanie tych akt ambasady polskiej przy Kwirynale, które w stanie destrukcji, wielkiego zniszczenia ksiądz profesor ratował. Proszę bardzo, księże profesorze, oddaję głos. Dziękuję serdecznie za to wprowadzenie. Ale w zasadzie państwo już połowę mojego przemówienia już wysłuchali. Bo już jest 10 po, więc jestem zwolniony. Druga rzecz, proszę państwa, otwieram część, blok włoski. Nie bardzo wiem dlaczego, bo ani nie jestem najstarszy, jest wśród nas pani Krystyna, jest ktoś wyższy ode mnie, więc troszeczkę, no ale trudno, taki jest program, trzeba go uszanować. I wreszcie, proszę państwa, we Włoszech po obiedzie przysługuje siesta. Więc gdybyście państwo, ktoś się zdrzemnął, to nie będzie nic przeciwko dobrym wychowaniu. Natomiast jeśli chodzi o moją ewentualną wypowiedź, ja ją skrócę od siebie, bo nie chciałbym, żebyśmy dokładali stare opóźnienia. Poza tym troszeczkę wydaje mi się, że państwo chyba są już też zmęczeni ilością teczek, ilością metrów. Tego nie jest się w stanie skonsumować. Ja bym chciał się zatrzymać tylko na bardziej ogólnych informacjach. Mianowicie, jako wprowadzenie chciałbym najpierw podać w kilku zwięzłych słowach informacji o samym Instytucie, który tutaj pan dyrektor był uprzejmie tak zapowiedzieć, jakby już był znany na całym świecie, ale to tak nie bardzo odpowiada rzeczywistości. Przede wszystkim, ponieważ to jest papieski Instytut Studiów Kościelnych, to ogólnie się myśli, że tam są same bardzo religijne, pobożne rzeczy. Tak nie jest, proszę państwa, i co się za chwileczkę będzie można przekonać. Natomiast pozwoli mi to troszeczkę przybliżyć państwu rodzaj gromadzonych materiałów i stopień jego opracowywania i udostępniania. Instytut powstał pod koniec lat 50., więc akurat obejmujemy głównie materiały, które obejmują, wchodzą w naszą tutaj konferencję. Natomiast główną ideą tego Instytutu było przygotowanie materiałów do tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce i jednocześnie oczywiście państwowości polskiej. W sytuacji wyjątkowo ostrej konfrontacji z narzuconym nam systemem, hierarchia kościelna usiłowała zwrócić uwagę całego społeczeństwa, zarówno Polaków żyjących w kraju, jak i tych rozproszonych po świecie, na nasze korzenie historyczne, tradycję i kulturalną spuściznę wieków. Chodziło o uświadomienie i ożywienie
religijnej, ale i narodowej naszej tożsamości. W zasadzie powstał ten instytut wspólny jego wysiłku prymasa Polski Wyszyńskiego i prowincji jezuickiej, tutaj właśnie warszawskiej. I zadaniem instytutu podstawowym było poszukiwania w archiwach, szczególnie watykańskiej, do naszej tysiącletniej historii. Ale jednocześnie gromadziliśmy wszystko, co dotyczyło Polski. I tak jest do dzisiaj. Głównymi poszukiwaniami objęliśmy przede wszystkim archiwa, biblioteki rzymskie, zwłaszcza watykańskie oczywiście, zakonne, które do dzisiaj są bardzo mało udostępniane i mało znane, tak jak tutaj wspomniałem w związku z archiwaliami mariańskimi. Nie wykluczając oczywiście państwowych i prywatnych, zwłaszcza włoskich. Sporadycznie sięgano też do innych zbiorów europejskich i pozaeuropejskich. Dlatego mamy materiały z Teheranu, z Bejrutu, z południowej Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, już nie mówiąc o Europie. One napływały bardzo różnymi dziwnymi drogami. A w dodatku, ponieważ założeniem tego instytutu było może nawet nie tyle gromadzenie materiałów, ile ich zabezpieczenie i przekazywanie do kraju w każdej formie, jakiej się tylko da. Dlategośmy przyjęli założenie tak, jak ma to miejsce w Instytucie Hoovera, że udostępniamy wszystko natychmiast, nawet tak, jakieśmy otrzymali, bez dalszego opracowywania, jakiej oczywiście, jeśli nie ma czasu. Czyli tak archiwalny materiał, jak został od nas, przez nas przejęty. No, państwo sobie zdajecie sprawę, jakie to są niedogodności i jakie są potem konsekwencje takiej sytuacji. Ale ponieważ myśmy nigdy nie mieli ani personelu większego, ani finansów, do dzisiaj jesteśmy przez wspólnotę europejską zupełnie postawieni poza margines. Dlatego, że po tej linii, o której my tutaj nas interesuje, Watykan się nie liczy. My nie możemy wystąpić o żadną pomoc. Nawet instytucje polskie, które potrzebują kontaktu z zagranicą i muszą do pewnych programów skorzystać, nie mogą. Nie jest przyjmowane. No taka jest niestety sytuacja. Więc od samego początku byliśmy głównie nastawieni na archiwa watykańskie. Od początku naszych dziejów, od Dagome Iudex po najnowsze czasy. Ale nie w sensie tematycznym. W zasadzie rytm nam wyznaczały kwerendy prośby, jakie przychodziły. Tak zresztą ustalił to kardynał Wyszyński. Pierwszą rzeczą jest, żebyście odpowiadali na prośby, jakie przychodzą. No to też ma swoje niestety konsekwencje. Trudno mówić o systematycznych pracach prowadzonych. Ten ośrodek w 1971 roku otrzymał tytuł papieskiego, co nam ułatwiło dostęp do kościelnych ośrodków, do watykańskich, ale zamknęło nam drogę do wielu państwowych i nawet europejskich środków. No niestety tak jest. Obejmowaliśmy zawsze tereny będące kiedyś, nawet w historii tylko, w zasięgu oddziaływania naszej kultury polskiej. Stąd ten instytut zachowuje nadal profil instytucji otwartej, wieloaspektowej. Z tytułu
że gromadziliśmy założenia, materiały odszukiwane po kwerendach w różnych archiwach, przede wszystkim watykańskich, ale nie tylko, państwowych, prywatnych, no i przeróżnych innych, gdzie się udało, więc mogliśmy tylko korzystać z formy albo mikrofilmu, albo fotokopii, fotografii, względnie teraz zapisu cyfrowego. Nie, czyli to są nasze główne materiały, które posiadamy. Oczywiście w miarę jak tylko było można, to przejmowaliśmy wszystkie akta, które się udało pozyskać po byłych kombatantach, po różnych instytucjach, które się likwidowały. I co Państwo może trochę zdziwi, szereg materiałów z Polski. Bo drogami kościelnymi przechodziło tutaj sporo materiałów. Dlatego mamy materiały do na przykład tej umowy znanej z 1950 roku prymasa Wyszyńskiego z rządem, potem uwięzienie prymasa, potem oczywiście no, milenium samo, Sobór Watykański, z nowszych na przykład Solidarność. Z tego tytułu mamy pewne materiały, które są absolutnie materiałami, na ile mam rozeznanie, unikalnymi. Oczywiście są pewne ograniczenia, dlatego że często to są depozyty. Względnie ograniczenie czasu jest stosunkowo duże. Nie. I tak tylko, żeby podać ogólną jakąś, taki ogląd, posiadamy mniej więcej około 3 milionów klatek mikrofilmu. Normalnie się podaje taśmy, ale proszę Państwa, to jest bardzo niedokładne, bo taśma może mieć 10 stron, czyli 10 klatek. Natomiast jak się robi na przykład dwie strony na jednej, to szpula, która ma 1000, de facto obejmuje 2000 stron. Więc my prowadzimy w ten sposób, liczymy klatki mikrofilmowe. Około 60 tysięcy innego typu reprodukcji oraz nie w pełni zinwentaryzowanych około 320 metrów bieżących akt. Ale to w zasadzie w tej chwili podaje liczby tylko akt, które wchodzą w temat naszej dzisiejszej konferencji, a nie wcześniejszych. Mamy na przykład do malarza Henryka Siemirackiego materiały prawie od powstania no, styczniowego, to w dużej mierze, no, ale wcześniej. I podobne inne tego zbiory napłynęły. Oprócz tego mamy sporo kolekcji. I tak jak może, o ile mi starczy, nie starczy czasu. Całość archiwów, no mamy inwentarz, a nie jest drukowany. Między innymi nie drukowaliśmy, nie drukujemy, że naszym założeniem, to co tutaj podjął głos pan Chomęcki, my z założenia od początku żyliśmy tym, że mamy jak najszybciej przekazywać, w jakiej formie się to uda do Polski. No bo to były już lata pewnego zamknięcia. Więc najłatwiej było oczywiście w formie mikrofilmu, bo to było maleńkie, każdy mógł jakoś tam przemycić. No więc ten dział bardzo rozbudowaliśmy. Poza tym to z Watykanu mogliśmy najszybciej, najłatwiej uzyskać. Natomiast jeśli mnie Państwo byście zapytali, to z Watykanu możemy robić poszukiwania do lutego 1939 roku. Do tego czasu jest w tej chwili otwarte archiwa watykańskie. Mówi się w tej chwili o otwarciu prawdopodobnie do końca wojny, do przynajmniej 1945 roku. Natomiast ponieważ ja przez wiele lat pracowałem w kongregacji do spraw kanonizacyjnych, to oczywiście miałem dostęp do materiałów najnowszych. Prowadziłem sprawę kardynała Wyszyńskiego, Popiełuszki, Blachnickiego, znanego z OAS i innych zresztą. Pierwszy męczennik Polak pod komunizmem to jest ksiądz Frelichowski, a nie ksiądz nawet Popiełuszko. W
tych sytuacjach w kongregacji zbierało się absolutnie pełną dokumentację dostępną z kraju. Stąd mamy no, taką dokumentację no, urzędów krajowych, które jakimiś drogami były przesuwane, bo były konieczne w tych sprawach. Dlatego obecnie nie możemy tego udostępniać do czasu otwarcia archiwów do pełnego wykorzystywania, a z drugiej strony do zakończenia spraw beatyfikacyjnych czy kanonizacyjnych. Ale mogę ewentualnie Państwu służyć pewnymi wskazówkami, ale tylko pewnymi, jak na przykład się zwracają, chociażby w tej chwili postawę kardynała Sapiehy wobec tej umowy z 1950 roku. To mogę na podstawie materiałów, które znam właśnie z racji na pracę w tej kongregacji kanonizacyjnej, mogę powiedzieć i już tak przekazałem autorom, że na przykład tą drogą dalej niech nie prowadzą poszukiwań. To jest, ja znam z archiwów watykańskich, że inaczej to poszło. Inne były stanowiska. No więc króciutko tylko, bo jeszcze mam minutę czasu. To niby dużo, ale nasze archiwum jest podzielone na cztery wielkie części. Pierwsza część to są stosunki, kontakty z instytucjami kościelnymi w kraju, w Watykanie, po całym świecie, tak jak nas proszono o różne kwerendy, o różne sprawy. Druga z instytucjami świeckimi, znowu geograficznie i Polska, oczywiście najliczniejsza, Włochy i o dziwo przez jakiś czas najwięcej mieliśmy nawet prosik kwerend z Izraela. Nie chcieli korzystać z polskich materiałów i zwracać się do polskich instytucji, a do kościelnej akurat. Druga część, czyli trzecia już, bo to były te dwie takie duże części, trzecia to już jest strona prawna i administracyjna tego instytutu, bo tu jest znowu duży wyjątek, proszę Państwa. Ja sam nie wiem, czy jesteśmy instytutem polonijnym, czy nie. Dlatego, że założony przez władze, co prawda kościelne, ale polskie. I głównie tam odpowiadamy. Owszem, mamy pełne prawa, podlegamy kongregacji od nauki, nauczania. Dzięki temu mogliśmy się we Włoszech ostać, bo chciano nas odesłać wszystkich do Polski. I poza tym taka też ciekawostka, już od 1974 roku, jak rozpoczęły się najpierw jeszcze takie bardzo nieśmiałe rozmowy z Watykanem, myśmy z tego skorzystali, żeby w Polsce otworzyć rodzaj filii. I to się udało. Oczywiście dostawaliśmy upomnienia, że nie wolno nam pisać punkt konsultacyjny z dużych liter, a już dalej nie będę opowiadał, ale się to udało, proszę Państwa. Także to zupełnie nietypowe i dlatego ja już trochę zresztą opublikowałem tych rzeczy, jak ta współpraca z polskimi instytucjami wyglądała. Bardzo nam dużo pomagały zawsze wszystkie instytucje naukowe polskie. Jestem szalenie wdzięczny, tak jak jestem wdzięczny tutaj panu dyrektorowi i instytutom, które urządziły tą dzisiejszą konferencję, bo bez tego bylibyśmy nie zdołali tego zrobić, cośmy zrobili i prowadzić tego nadal. Utrzymujemy dużo pomocy, jakkolwiek wiem, że nasza sytuacja jako Instytutu Papieskiego nadal jest delikatna, żeby tylko nie mówić dalszych szczegółów. I wreszcie czwarty dział to jest działalność i tam mamy zebrane wszystkie między innymi spuścizny, kolekcje i oczywiście zbiory własne. W praktyce napływają w dużym, nawet bym mógł powiedzieć, stopniu, oczywiście proporcjonalnie, to nieco te instytucje, które tu przedtem się demonstrowały, to są tuzy oczywiście. Natomiast po różnych kombatantach, po różnych urzędach, nawet urzędy włoskie, raz po raz nas proszą, żebyśmy nasze polskie sprawy sobie wzięli, bo to im, no oni tego nie umieją wykorzystać, im to nie pasuje. No, w dużej mierze to są na przykład książki
biuletyny przeróżne, stąd my mamy po drugim korpusie dużo stosunkowo zbiory czasopism, które wychodziły na przykład tylko raz, albo jako specjalne, albo dwa, trzy tylko numery. Nie wiem, czy Państwo znają na przykład historię tej dużej instytucji Intermarium. Niektóre działy były zarejestrowane oficjalnie jako opieka nad dziećmi, nad wdowami, ale druga część to była czysto polityczna, ta utajniona. U nas tego rodzaju materiały, jak właśnie biuletyny wewnętrzne, czy nawet publikowane, zostały włączone do biblioteki, nie do archiwum. No to taka troszeczkę specjalizacja, to znaczy chyba troszkę to czasem utrudnia. No i wreszcie ostatnia część to jest tak zwany commercio cum privatis, czyli to są cała korespondencja, jaką prowadziliśmy z osobami prywatnymi, duchowni, nieduchowni, wyższa hierarchia, niższa, ale nie jako instytucje, tylko prywatnie, więc z naukowcami na przykład z Polski, bo przez długi czas przecież żadne ośrodki polskie państwowe nie mogły się do nas zwracać. Zwracali się poszczególni badacze, osoby. Stąd ten dział u nas to są, na dobre mówiąc, w większości to są kolekcje. Dlatego, że oprócz korespondencji często trafiały do nas jakieś drobne ułamki z różnych instytucji, z różnych ośrodków, z różnych wydawnictw. Tu były radia przecież i watykańskie, i tutaj rzymskie. No, różne instytucje były tu prowadzone, na przykład w okolicach Millennium. Więc i do tego dokładamy stale, to są wszystko otwarte zbiory. Dokładamy z literatury, szczególnie dokumenty życia społecznego, o którym tutaj ostatnio była mowa. To są nieraz bardzo cenne rzeczy. Jedyne świadectwo na przykład, że ktoś był w ogóle w Rzymie, że pewne prace szły przez Rzym. I to, co już może podkreśliłem przed chwilą, kanałami kościelnymi przechodziło wiele rzeczy, które w innych wypadkach nie miały szans. Mieliśmy możliwości przez ambasady, dużo pomagały. I stąd mieliśmy tą wymianę. Myśmy przesyłali do Polski i z Polski nam wracały przeróżne materiały. Tylko może jako krótko przykład, bo już przeciągnąłem znowu minutę, proszę Państwa, to jest jeden na przykład zbiór duży po takim dyplomacie, poecie, wydawcy, on Koleszczyńskim, zawiera około 40 resztek, no czasem nawet dosyć sporych, dosyć dużych, 40 organizacji, które powstały w czasie drugiego korpusu i trwały przez lata jeszcze później. Więc to są cenne w stosunku materiały, tym bardziej, że w dużej mierze wydaje mi się, że są unikalne. Oczywiście no, mamy mniej więcej połowę chyba archiwum przy Stolicy Apostolskiej Kazimierza Papego i innych urzędów kościelnych. Mamy po arcybiskupie Gablinie, po kardynale Rubinie, po Wesołym materiały, które niestety już nie istnieją. Fizycznie zginęły. No u nas to są w większości fragmenty, to są części, ale są. Dzięki serdecznie i przepraszam, że przedłużyłem, mimo najlepszej woli. Dziękuję ojcu profesorowi. Mam nadzieję, że jeszcze w dyskusji ojciec profesor wspomni o wielu rzeczach i kanałach działalności, tak, przyznać się do wielu rzeczy, które znamy od lat 70. Teraz bym poprosił pana Stanisława Morawskiego, żeby przedstawił Fundację Zasłużonej Rodziny Miastowskich. Proszę bardzo. Jak to się robi? To? Jak to się robi? Co? Ja będę machał, bardzo nie jestem z Włoch, czasami macham tych kamień, proszę krzyczeć. Słyszeć? A, dobrze. Dobrze słychać? Więc tak, więc w 1941 roku zmarła w Rzymie pani Janina Sadowskich-Umiastowska. Ona była wdową po takim bogatym ziemianinie z Wileńszczyzny i zapisała cały swój majątek, niestety uszczuplony wskutek działań wojennych,
na fundację swego imienia. I Fundacja Rzymska imienia margrabiny Janiny Miastowskiej powstała w Rzymie w 1944 roku. My mamy całe archiwum fundatorki. Tam są sprawy osobiste, są sprawy majątkowe, jej działalność charytatywna. Ta cała archiwum fundatorki jest zinwentaryzowane i my to mamy. Natomiast fundacja w pierwszych latach powojennych zajmowała się pomocą dla artystów polskich, którzy działali w Rzymie. No więc mamy na ten temat dokumentację, były katalogi, były wystawy, katalogi wystaw, zasiłki dla tych artystów, niektórzy tam mieszkali i tak dalej. Ale potem nastąpił pewien okres zastoju i dopiero w 1968 roku nowy prezes fundacji, emeryt Hutenczapski, skierował działalność fundacji wyłącznie na udzielanie krótkich stypendiów dla młodych ludzi z kraju. I to było szalenie ważne, dlatego że Zagierka i Zagomułki nie było już bezpośrednich prześladowań politycznych, ale była dyskryminacja pośrednia polegająca na braku szans i często bardzo uzdolnieni młodzi ludzie, którzy nie należeli do partyjnej albo innej koterii, nie mieli żadnych możliwości, żeby wyjechać za granicę. Emeryt Czapski zaczął zapraszać tych wszystkich młodych ludzi, których myśmy wynajdowali, młodych naukowców, działaczy społecznych, kulturalnych. Po jego śmierci ta akcja stypendialna, myśmy ją kontynuowali. Myśmy dali jako zasiłki, stypendia i rozmaite rzeczy do 1989 roku około 500 stypendiów czy zasiłków młodym ludziom z Polski. Oczywiście fundacja ma dokumentację dotyczącą tej działalności, wnioski o stypendia, sprawozdania z pobytu, publikacje niektórych stypendystów i tak samo mamy często ich osiągnięcia zawodowe po powrocie. W pewnym momencie, ja nie wiem, który to był rok, zdaje się 72, zaczęto odbudowywać Zamek Warszawski. Wtedy niektórzy ludzie z emigracji mówili, że może nie należy temu pomagać, nie należy pomagać, bo się kupi armaty. Emeryt Hutenczapski zdecydował, że nie będziemy wysyłać pieniędzy, ale wyślemy marmury na zamek i zorganizował zbiórkę, gdzie też uczestniczyło Ognisko Polskie w Turynie, ale też wiele innych osób. Myśmy zakupili te marmury na podstawie dokumentacji przysłanej przez profesora Lorenza i potem wysłaliśmy w 80 roku te marmury na zamek i one są na stołach na zamku. To są nasze marmury z Rzymu. Począwszy od 1989 roku, kiedy czyli z momentu odzyskania przez Polskę suwerenności, gdzie się zmieniły zupełnie możliwości polityczne i stworzyły się różne nowe możliwości stypendialne. Zarząd fundacji zdecydował, że będziemy się zajmować tematem Polacy we Włoszech w XX wieku. I w związku z tym z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk zawarliśmy wieloletnią umowę i wydaliśmy dwa tomy. Jeden tom poświęcony nagrobkom polskim w kościołach rzymskich i drugi tom poświęcony grobom polskim na czterech cmentarzach rzymskich. Są cztery cmentarze, trzy katolickie i jeden prawosławno-protestancki, notabene najładniejszy, bo koło piramid, bardzo piękny. Ale myśmy też w ramach tych prac dokumentacyjno-badawczych myśmy starali się zawsze wydobywać na światło dzienne te sprawy, które w okresie panowania komunistów w Polsce były przeinaczane albo przez propagandę rodzimą, albo propagandę sowiecką, albo propagandę zachodniokomunistyczną.
I w związku z tym zaczęliśmy wydawać książki. Zaczęliśmy wydawać książki. Założyliśmy taką serię wydawniczą, która się nazywa Polonika Włoskie i w ramach tej serii wydaliśmy 11 tomów do dzisiaj. W tym 7 tomów tak zwanych świadectw, dzięki współpracy, bardzo cennej współpracy redaktor drugiego programu Polskiego Radia, pani Ewy Przątki. Wydaliśmy 3 tomy rozmów z kombatantami, którzy zamieszkali we Włoszech. 2 tomy działalności artystów polskich działających we Włoszech. 1 tom dotyczący działaczy politycznych, kulturalnych, społecznych w Rzymie w XX wieku. I 1 tom dotyczący działalności duchowieństwa polskiego w Rzymie w czasie ostatniej wojny. To znaczy pomoc dla Polaków, dla Żydów, dla najrozmaitszych osób. Oczywiście cała dokumentacja dotycząca tych tomów, bo myśmy musieli zbierać tę dokumentację, opracować ją, ona znajduje się w archiwum fundacji. Znajduje się w archiwum fundacji i jest zgrupowana zasadniczo w 4 działach. To znaczy kombatanci, artyści, duchowieństwo, działacze kulturalni i społeczni oraz 5 dział, organizacje, instytucje polskie w przeszłości i obecnie. Biblioteka Fundacji specjalizuje się w polonikach włoskich i ma bardzo też duży dział publikacji emigracyjnych, w tym cały komplek kultury. Ma około 16 tysięcy rekordów, to są nie tylko książki, ale artykuły, czy broszurki i tak dalej, w tym 9 tysięcy poloników włoskich. Ale niezależnie od archiwum fundacji, my też mamy archiwa innych organizacji, innych instytucji, które właściwie posiadamy. Ja nie będę powtarzał za każdym razem, że te archiwa mamy, bo je mamy. Będę mówił o poszczególnych instytucjach. Jeden dział to jest działalność stypendialna w latach 58-70. Więc w 1950, ojej, niestety, w 1958 roku z inicjatywy Stanisława Gebharda, który wtedy mieszkał w Paryżu i był sekretarzem generalnym takiej młodzieży chrześcijańsko-społecznej, a później został sekretarzem generalnym Światowej Unii Młodzieży Demokratyczno-Chrześcijańskiej, która grupowała stronnictwa z 40 paru państw z 4 kontynentów. I według on spowodował, że Młodzieżowa Organizacja Demochrześcijańska we Włoszech zorganizowała pierwszą wycieczkę klubów inteligencji katolickiej już w 58 roku. Przyjechało 45 osób, głównie młodzieży, pierwszy raz w ogóle za granicą, bo przecież kluby powstały zaraz po październiku. W 59 roku przy pomocy różnych organizacji katolickich, jak Akcja Katolicka i inne we Włoszech, zorganizowaliśmy 2 wycieczkę klubów inteligencji katolickiej, w której wzięło udział 41 osób, w tym czołówka właśnie jak Gołubiew, Jacek Woźniakowski, Tadeusz Mazowiecki, Skwarnicki i wielu innych. Oni też byli 3 tygodnie we Włoszech. To były 3-tygodniowe wycieczki, gdzie oni mieli możliwość zwiedzić różne osiągnięcia włoskie, społeczne, kulturalne i inne, które wtedy dla Polaków były czymś niesłychanym. Rok 58-9. Następnie ciągle we współpracy ze Stanisławem Gebhardtem zaczęliśmy dawać indywidualne stypendia dla Polaków we Włoszech. Stanisław Gebhard był członkiem Komitetu Stypendialnego
kierowanego przez ambasadora Kajetana Moraskiego w Paryżu i on nam po prostu dawał pieniądze, a myśmy sygnalizowali tych Polaków zarówno do zaproszenia z kraju, jak już obecnych na Zachodzie, którym warto było dać stypendia. I zaczęliśmy dawać te stypendia z pieniędzy otrzymywanych z Paryża. Ale potem nawiązaliśmy kontakty dzięki przyjaciołom z Demokracji Chrześcijańskiej Włoskiej, z różnymi organizacjami czy instytucjami ekonomiczno-społecznymi we Włoszech i zaczęliśmy zapraszać Polaków finansowanych przez te instytucje. Głównieśmy się koncentrowali na ekonomistach, socjologach, urbanistach i innych. Między innymi wtedy naszym stypendystą był Witold Trzeciakowski, późniejszy doradca Wałęsy, czy Andrzej Zajączkowski, późniejszy dyrektor krajów pozaeuropejskich Polskiej Akademii Nauk i wielu innych urbanistów, młodych socjologów i tak dalej. Zachęceni co myśmy wtedy robili, założyliśmy w roku 1962 takie centrum, które się nazywało Centro Esperienza Internacionali. Stanisław Gebhardt, który w międzyczasie przeniósł się do Rzymu, zainteresował tym włoskich chadeków. Znaleźliśmy na to pieniądze, pierwsze pieniądze i zaczęliśmy dawać stypendia. Zaczęliśmy dawać stypendia głównie właśnie ludziom z tych nauk społecznych. Według naszych danych tutaj 32, myśmy dali około 100 stypendiów w latach 63-70. 32% tych stypendiów to byli ekonomiści. 25% stypendiów to byli socjologowie i im pokrewni. 9% stypendiów to byli urbaniści, architekci i tak dalej, a 7% prawnicy, więc 70 parę procent to były wszystko powiedziałbym, zawody społeczno-ekonomiczne. Oczywiście niezależnie od tych stypendiów myśmy obsługiwali wszystkich ludzi, osoby, które przyjeżdżały do Rzymu, dając im małe zasiłki, załatwiając mieszkania, załatwiając kontakty zawodowe, organizując staże zawodowe i ewentualnie pośrednicząc w kontaktach. I cały szereg osób w tym jakoś się przewinął przez to. Między innymi cała czołówka Znaku, Tygodnika Powszechnego i tych środowisk katolickich, ale nie tylko. Mieliśmy na przykład Krzysztof Skubiszewski był naszym stypendystą, późniejszy minister spraw zagranicznych, Zygmunt Kubiak, który pisał te piękne książki o antyku, Sudolski, który opracował listy Krasińskiego i wielu innych, prawda, wielu innych. I to jeżeli chodzi o Centro Esperienza Internacional. Natomiast w 1973 roku powstał inny ośrodek pomocy dla Polaków, Centro Incontri Studi Europei, który założyliśmy razem z Wandą Gawrońską i takim architektem włoskim Roberto De Luca. No, przejęliśmy doświadczenia pracy z Esperienza Internacionali. Przejęliśmy bazę dokumentacyjną, przejęliśmy sieć kontaktów i znowu dawaliśmy stypendia głównie środowiskom z KUL-u i z Tygodnika Powszechnego i tak dalej, ale nie tylko. Przyjechali na stypendia Marcin Król, przyjechał na stypendia Wojciech Karpiński, przyjechał na stypendium Kurowski, ekonomista i tak dalej. Oczywiście w posiadaniu fundacji znajduje się pierwsza część
dokumentacji tego Centrum Inkluzji Studii Europei, to znaczy od lat 73 do 80. Reszta znajduje się w posiadaniu Wandy Gawrońskiej. W 75 roku powstała Rada Polaków we Włoszech z inicjatywy ambasadora Papy. I ta Rada Polaków we Włoszech, wstąpili do niej nie tylko przedstawiciele duszpasterstwa Polaków, ale też różnych organizacji, instytucji, które istniały we Włoszech, Skarbu Narodowego, Ogniska Polskiego w Turynie, Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Polskiego Instytutu Historycznego oraz Fundacji Rzymskiej imienia pani Miastowskiej oraz szereg osób prywatnych. Zebrania Rady odbywały się dwa razy do roku, ale... Zebrania Rady odbywały się dwa razy do roku, ale bieżącą pracą kierowało prezydium, w którego skład wchodzili Edward Szczepanik, późniejszy ostatni premier londyński, który wtedy był we Włoszech, Jan Jaworski z Turynu jako wiceprzewodniczący, Mieczysław Kowalczyk i Stanisław Piekut. Rada między innymi zorganizowała, to znaczy ufundowała w kościółku Quo Vadis przy Via Appia Antica popiersie Henryka Sienkiewicza. No ale oczywiście oprócz tego organizowała spotkania z okazji świąt narodowych, z okazji różnych rocznic drugiego korpusu i w każdym razie Rada powstała niestety w okresie, kiedy nikt się Polską nie interesował, bo już przebrzmiały echa października i dopiero w 80 roku stan wojenny, Solidarność i wybór papieża na nowo wywołały zainteresowania Polską. I wtedy należało stworzyć nowe formy działania, dlatego że zmieniły się sytuacje. Ale Rada to miała do siebie, że w okresie zastoju jakoś pozwoliła różnym osobom z różnych środowisk na terenie Włoch spotkać się, zaprzyjaźnić i wspólnie działać. I te osoby później włączyły się do tych nowych inicjatyw, które powstały w latach 80. A jednym z głównych osiągnięć Rady było stworzenie Ogniska Polskiego w Rzymie. W Rzymie nie było ośrodka kulturalnego niestety przez szereg lat. Także stworzenie tego ogniska spotkało się z bardzo dużym oddźwiękiem wśród Polaków w Rzymie. Kolejnymi prezesami ogniska był Józef Lichten, bardzo zasłużony polski Żyd, który był tak dużą rolę odegrał też w naszym środowisku. Następnymi prezesami byli Stanisław Gebhardt, o którym ja już mówiłem, Władysław Wąchała, Stanisław Piekuc i Józef Natanson. Ognisko Polskie liczyło około 80 członków płacących składki. Organizowaliśmy spotkania, akademie, kiermasze książki, wycieczki, zebrania dyskusyjne. Pamiętam, że kiedyś przyjechało chyba z 5 czy 6 profesorów KUL-u, żeby prezentować książkę, którą napisali o tysiącleciu chrześcijaństwa w Polsce. Oczywiście ostatnim spotkaniem, które myśmy zorganizowali w ognisku w 82 roku, to było spotkanie z Bohdanem Cywińskim. Już był wtedy stan wojenny. No i ponieważ, jak już mówiłem poprzednio, stan wojenny spowodował konieczność wytworzenia jakichś nowych form działania, no i ognisko już przestało istnieć, ale jego członkowie włączyli się do różnych inicjatyw, które wtedy powstały. Inna działalność, którąśmy prowadzili w różnych instytucjach, niezależnie od tego, co robiły inne instytucje w Rzymie, bo to nie tylko myśmy robili, to było rozdawnictwo i wysyłka książek.
rozdawnictwo tak zwanych trefnych książek, to znaczy prohibitów, któreśmy dawali Polakom przyjeżdżającym do Włoch, którzy je przewozili w walizkach do Polski. Nie. A nawet jeśli się nie udało i wzięli to partyjnicy, to i tak potem je czytali w bibliotekach partyjnych, więc to w każdym razie miało jakiś efekt. Bardzo dużo tych książek mi przekazali, a myślę, że tu chodzi o tysiące egzemplarzy. Ale niezależnie od tego wysyłaliśmy, te akcje prowadziła bardzo dzielnie pani Julita Hempel z Karindzi. Od 1963 roku do 1989 ona prowadziła te akcje w trzech instytucjach. W Centro Esperienza Internazionali, w Centro Incontri Studi Europei i w Fundacji Margabinu Miastowskiej. Niezależnie od rozdawnictwa organizowaliśmy też wysyłkę książek do wszystkich bibliotek naukowych i kulturalnych w Polsce. Wysyłaliśmy oferty i oni odpisywali, wybierali pewne książki. Wysyłaliśmy oferty dotyczące książek humanistyczno-społecznych, niedostępnych w Polsce ze względów finansowych między innymi. A trzecia rzecz, bardzo pracochłonna, myśmy otrzymywali zapotrzebowania na książki od poszczególnych osób, które im były potrzebne ze względów zawodowych, tam naukowych. I to było dosyć pracochłonne. Myśmy te książki znajdywali i wysyłaliśmy. Ta akcja trwa do 1989 roku i na tym by się skończyło to, co ja mówiłem, dlatego że termin jest 89. Chciałem tylko dwa słowa powiedzieć, że fundacja posiada również jedno ważne archiwum, dlatego że w 1996 roku powstał we Włoszech Związek Polaków we Włoszech, który grupuje około 20 stowarzyszeń polsko-włoskich na terenie całych Włoch, od Sycylii aż do Piemontu. I fundacja od początku daje zaplecze techniczno-organizacyjne i sekretariat temu związkowi i jego organowi prasowemu, Biuletyn Informacyjny Polonia Włoska. Wobec tego wszystkie te dokumenty znajdują się w archiwum fundacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Morawskiemu. Proszę państwa, z Rzymu przeniesiemy się do Turynu. Pani profesor Krystyna Jaworska ogranicza swoją działalność nie tylko do Turynu, ale ostatnio też patronuje Fundacji Aleksandry i Mieczysława Białkiewiczów. Fundacji powstałej na gruncie londyńskim. I jeszcze raz tutaj pani Krystynie dziękujemy za to, że czuwa nad tym, by pełna dokumentacja i pamiątki po państwa Białkiewiczach się nie rozproszyły, tylko trafiły w odpowiednie miejsca. Nie mówię już o stypendiach i innej działalności tej fundacji. Proszę bardzo, dowiemy się o archiwum Ogniska Polskiego w Turynie. Dziękuję uprzejmie. Ja pragnę przedstawić państwu w skrócie charakterystykę niewielkiego archiwum właśnie dotyczącego Ogniska Polskiego w Turynie, świadczącego o działalności w duchu emigracji niepodległościowej, więc w tym duchu większości dużych placówek, gdzie było dużo Polaków, ale też miejscowości tak jak w Turynie, gdzie pozostało kilkanastu Polaków po II wojnie światowej, więc to było środowisko liczebnie bardzo, bardzo małe, a mimo tego było jeden z najprężniejszych ośrodków polskich na terenie Italii. Nim to uczynię, pragnę jednak wspomnieć o kilku wcześniejszych zbiorów dokumentów dotyczących Polaków znajdujących się w Piemoncie. Jak wiadomo, związki Turynu z Polską zacieśniają się w XIX wieku, podczas gdy księstwo sabałckie pełniło ważną rolę dla polityki księcia Adama Czartoryskiego i stąd papiery mam oczywiście w Paryżu, w Bibliotece Polskiej. A pewna ilość Polaków się znalazła w Turynie, jednak po klęsce bitwie pod Nowarą większość z nich opuściła Piemont, po czym do Turynu trafiło paru
kilkaset, tak prawdę mówiąc, powstańców styczniowych, papiery ich dotyczące są zachowywane w archiwio di Stato. Tutaj widzimy po lewej stronie właśnie kilka z tych poloników w archiwio di Stato di Torino. Z jednej strony, z lewej strony to jest rzadka publikacja z 1848 roku dotycząca Legiony Dąbrowskiego, które w ten czas legioniści Mickiewicza wydali, a z prawej strony spis legionistów Dąbrowskiego, przepraszam, z polskich legionistów z 1948 roku w archiwio, właśnie także z archiwio di Stato. W drugiej połowie XIX wieku w Turynie zainteresowanie Polską podtrzymywali Włosi, zwolennicy Mazziniego. W tym ważną rolę pełnił zaprzyjaźniony z Mickiewiczem Giovanni Scovazzi, który zapalił się do myśli Towiańskiego i rozpowszechnił ją wśród kilku wpływowych włoskich patriotów. I to jest mało znana historia właśnie tych włoskich towiańczyków, które mieli bardzo kluczowe role. Tutaj widzimy Tancredi Tacanonico, przewodnik włoskich towiańczyków, który był marszałkiem parlamentu Senatu Królestwa Włoskiego, więc nie byle kto. Po czym przewodniczącym włoskich towiańczyków był adwokat Attilio Beje. Beje wydał w Turynie po polsku 3 tomy pism Towiańskiego, sumptem Towiańczyka, który powrócił z Syberii, oraz zebrał archiwum mistrza i jego zwolenników, w tym towianistyczne listy Mickiewicza. Archiwum to wraz z papierami samego Beje'a, świadczące o jego propolskich inicjatywach, zostało przekazane przez wnuczkę Marinę Bersano Beje do Biblioteki Królewskiej w Turynie, gdzie sąsiadują w bardzo dobrym towarzystwie. Tutaj możemy zobaczyć, mamy słynny autoportret, a po prawej stronie właśnie dała jeden z tych 52 listów Adama Mickiewicza, co są przechowywane w Turynie. Podczas I wojny światowej Beje stworzył Komitet Pro Polonie. Także te papiery tego komitetu są w Bibliotece Królewskiej. Komitet zaopiekował się, starając się polepszyć sytuację ochotników do Armii Polskiej we Włoszech, którzy docierali jako do obozu w La Mandria w Di Chivasso pod Turynie. W sumie ponad 20 tysięcy żołnierzy armii Halera kształciło, właśnie przygotowywali się, byli szkoleni właśnie pod Turynem. I wydano w ten czas pierwszą gazetę, o której wiemy, o której zachowały się egzemplarze, bo była przecież gazeta Legionistów Dąbrowskiego, nie mamy egzemplarzy. To jest pierwsza gazeta w języku polskim, pismo w języku polskim, które zachowało się, które było drukowane we Włoszech. Jak widzimy, właśnie pismo żołnierskie, żołnierz polski we Włoszech. Attilio za swe zasługi został mianowany konsulem honorowym polskim po wojnie, po pierwszej wojnie, jak napisał Roman Polla, którym to najbardziej aktywny ośrodek propagowania kultury polskiej we Włoszech. Po śmierci Beje'a w 30 roku powstał Instytut Kultury Polskiego imienia przy Uniwersytecie w Turynie, wspierany przez ambasadę RP w Rzymie. Instytut rozwinął szeroką działalność, organizował koncerty, odczyty, wystawy, lektoraty z polskiego prowadzone przez Zofię Kozarynową. Po zakończeniu wojny Instytut starał się zadbać o swoją niezależność, dystansując się od przedstawicieli nowego reżimu w Polsce, pisała o tym Maria Bersano, córka Beje'a, zaznaczając, że decyzja nieprzyjmowania pieniędzy od ambasady PRL-u spowodowała brak funduszy na koncerty i odczyty i działalność Instytutu skupił się głównie na bibliotece. Ale w tym samym okresie członkowie Instytutu zawarli serdeczne stosunki z ogniskiem polskim w Turynie, założonym przez byłych żołnierzy Armiandersa. Tutaj widzimy książkę wydane z okazji 50-lecia. Jest to widok Turyna. Po prawej stronie właśnie ośrodek akademicki II Korpusu w Turynie ze zdjęciem dwóch żołnierzy, co potem w Turynie zostali. Jak wiadomo, w lutym 1946 roku II Korpus odkomenderował 1280 około żołnierzy, bo liczba czasami się lekko zmienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje na włoskie uczelnie.
uczelni. Organizują przy tym dla nich ośrodki akademickie. Wybrano najlepsze uczelnie w danych kierunkach na podstawie opinii Karoliny Lanskorońskiej, pomysłodawczyni tego przedsięwzięcia. Zatem do Bolonii na medycynę, weterynaria, farmację, rolnictwo, do Florencji na leśnictwo, na Politechnikę Turyńską, na wszystkie kierunki inżynieryjne, za wyjątkiem chemii i elektrotechniki, gdzie wysyłano na Politechnikę w Mediolanie, Rzym, na studia humanistyczne. W tej właśnie akcji do Turynie zapisało się na studia 344 żołnierzy. Z powodu decyzji brytyjskiej z 22 maja 1946 roku przeniesienie drugiego korpusu do Anglii oraz z braku zgody Brytyjczyków na pozostawienie studentów we Włoszech zostali tu tylko ci, którzy byli pod koniec studia. Pieczę nad nimi sprawował ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Kazimierz Papé, który otrzymał w tym celu fundusze z drugiego korpusu. Mimo że demobilizacja nastąpiła w 1947, żołnierze nadal utrzymywali stypendia z ambasady RP przez 2 lata. Jednak trudne warunki w Włoszech spowodowali, że większość z nich opuściła Włochy. W Turynie na stałe osiedliło się zaledwie 11 z tych 344. Ci, co się ożenili z Włoszkami. W Turynie pozostał też porucznik Henryk Saganowski, pierwszy oficer aliancki, który wszedł do swobodzonego miasta z włoskimi partyzantami. Spadochroniarz został rzucony parę tygodni wcześniej z kilkoma kolegami z tajną misją i któremu jako komendantowi placu powierzono w 1946 opiekę nad ośrodkiem akademickim. Do Turynu przyłączył też jego przełożony, kapitan Jan Jaworski. Początkowo zebrania byłych żołnierzy odbywały się 2 razy w tygodniu, a ich celem było utrzymanie więzi koleżeńskiej, języka i wzajemne wsparcie. Kiedy w 1948 roku powstało we Włoszech Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, o czym będzie nam mówił Witold Zachorski, byli żołnierze zapisali się, wybierając jako prezesa koła Turyn SPK Henryka Zaziemskiego, a kilkanaście lat później Łucję Jurewicz-Jaworską. Stopniowo, w miarę uzyskiwania lepszych stanowisk zawodowych, zaczęli pomagać też innym towarzyszom broni pozostałych we Włoszech, zamieszkałących właśnie na południu, gdzie były o wiele gorsze warunki finansowe. Było to skromny pomoc, ale było to również świadectwo koleżeńskiej solidarności. Dbano też o udzielanie się na rzecz miejscowego społeczeństwa. Z tej racji na przykład wspólnie zrobili składki na włoskie cele humanitarne, tak jak powódź w Polezji, przez prasę, przez gazetę. W ten czas w gazecie wychodziło, że Polacy biorą udział w akcji. To właśnie zawsze też chcieli podkreślić dobre imię Polaków na tym terenie, że nie jesteśmy ci, co bierzemy, ale jesteśmy zawsze ci, co dajemy innym. Wspólnie uroczyście obchodzono święta narodowe 11 listopada, 3 maja oraz religijne, które do dziś dnia są celebrowane, organizując się, pokrywając koszty z tym związane. Od chwili powstania w 1954 duszpasterstwa Polaków we Włoszech 3 razy do roku do Turynu przyjeżdża duszpasterz z Rzymu. Początkowo ksiądz Rubin, późniejszy kardynał, potem jego następcy, ksiądz Wesoły, ksiądz Kowalczyk, ksiądz Burniak. Pod koniec lat 50. prezesem ogniska został wybrany Jan Jaworski. W 66. stworzono fundusz ogniska, by lepiej rozporządzać pomocą udzieloną rodakom w potrzebie, finansować działalność propolską. Również jak napisał Mieczysław Rasze, późniejszy prezes. I cytuję, ognisko w całej swej historii stawiało ponad wszystko duch służenia innym, solidarności zarówno wobec prawdziwej ojczyzny, jak i tej przybranej, wobec rodaków i wszystkich tych spraw, które były ważne i godne uwagi. Szczególnie zależało nam na tym, aby zaznajomić Włochów z polską historią, polityką, ekonomią, wspomagano instytucje, które we Włoszech, jak za granicą, działały na rzecz Polski niepodległej, a także wspierano wszelkimi siłami tych, którzy wracali się o pomoc. Założycielami, jak mówiliśmy, to kombatanci Tomasz Karwer-Paszkowski, Zygmunt Chmielewski, Jan Jaworski, Jerzy Kraszewski, Mieczysław Rasze, Henryk Saganowski, Antoni Tasch, Henryk Zaziemski, Kazimierz Borowski. Fundusz, i to jest ciekawe, działał według zasady, że do mniejszych zapomóg wystarczy zgoda 3 osób.
dowodzi to wielkim zaufaniu panującym w tym gronie. Mówi już o tres facium consilium i na tej podstawie można zaraz błokom dać pomoc temu, co potrzebują w tej chwili. W potrzymywaniu funduszy pomagało też kilka zaprzyjaźnionych osób z przedwojennej migracji. Halina Baggio, Maria Oitana, Wanna Schum, Carlo Scotti. Z biegiem czasu dołączyły się inne osoby, dwaj byli żołnierze, Tadeusz Kamiński i Mieczysław Czapieski oraz kilka rodzin polsko-włoskich z późniejszej migracji. W ciągu lat 60 pierwszych lat działania zebrano wśród tych kilkunastu osób i rozdano sumę równą 125 tysięcy obecnych euro, więc proszę powiedzieć, ile to wychodziło, ile każdy z tych osób był gotów z własnej kieszeni dać, żeby coś zrobić. Dzięki temu wsparto 376 spraw mniejszych i większych, w tym humanitarne, jak pomoc dla uchodźców polskich w oborze w Kapła, dla polskiej szkoły w Rzymie, pomoc dla dzieci w Markę i cele społeczne, jak fundusze przeznaczone na polskie organizacje migracyjne, ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej, SPK w Rzymie, Instytut Polski Muzeum Generała Sikorskiego, Związek AK, Skarb Rządu RP. Ważnym wydarzeniem była wizyta w 61 generała Bora Komorowskiego i generała Pełczyńskiego, zaproszony na zjazd poświęcony ruchom oporu w Europie. Także pewną ważność miały takie rzeczy, jak przedziało z polskiej grupy, na przykład pobyt i dla nich zorganizowano spotkanie przyjęcia, pobyt szermierzy z Polski, biorący udział w mistrzostwach 61. Bo czemu to było ważne? Bo była to okazja do przemytu nielegalnej literatury oczywiście, jak również podobna okazja były przyjazdy chórów z Polski. W latach 60. miało kto mógł przyjeżdżać prywatnie. Polska Akademia Medyczna z Gdańska, potem Śląska i Mazowsze. W 62. roku Turyńczycy wzięli na siebie odpowiedzialność nadzoru nad pracami remontowymi polskiego cmentarza wojennego w Bolonii, poświęcając nie tylko czas, ale przeznaczając finanse w tym celu, pokrywając z własnego funduszu koszty związane z wyjazdami, podczas gdy nadzór nad Loreto przyjął osobiście mój ojciec, inżynier Jaworski. Zawsze pamiętano o wszystkich rocznicach związanych z żołnierzami I, II wojny światowej polskich i brano udział w uroczystościach. Bardzo ważnym przedsięwzięciem dla naszego turyńskiego środowiska było obchody Sacrum Polonie Millennium. Na tej okazji ognisko zaprosiło ambasadora Pape, biskopa Rubina, włoskie władze cywilne i wojskowe. Ja nie wiem, czy Włosi byli świadomi, że witają ambasadora przedwojennej Polski, ale wszyscy byli, paszczę ukłaniali właśnie ambasadorowi Pape. Ognisko fundowało wówczas stypendium dla najlepszego studenta polonistyki, właśnie w duchu my dajemy coś innym, i złożyło na ręce rektora uniwersytetu, jest to zdjęcie po prawej stronie. Przeznaczono też poważną kwotę na wydanie włoskiej wersji historii Polski Oskara Haleckiego i na jej dystrybucję do włoskich bibliotek. Brano udział w takich akcjach jak ławki w kościele świętego Stanisława w Rzymie. W 1967 roku kwotę znaczącą turyńskiej gminie żydowskiej powodu solidarności z wojną w Izraelu, ponownie to zrobione w 73, 68 znów na ofiar trzęsienia ziemi na Sycylii, a potem w innych akcjach właśnie takich klęski żywiołowych też później, na przykład w 97 ognisko zebrało znaczne środki też władz miejskich i regionalnych Piemontu, tam były miliony euro, właśnie na jak była powódź w Polsce. W latach, ale to dygresja, w latach 70. Polonia turyńska stopniowo rośnie głównie z powodu kontaktów gospodarczych między Polską i Piemontem i mamy mieszane małżeństwo. Tutaj jest różnica. Przedtem to były Polacy, którzy mieli włoskie żony, teraz to są głównie Polki z włoskimi mężami. Wielką zasługą ogniska jest to, że udało się już spolić te osoby razem, stawiając na stanowisko niepodległościowe, więc to nie wszędzie się udało, żeby nowa emigracja stała się częścią starej emigracji. W Turynie tak to było. I to było ostro niepodległościowe stanowisko zawsze, żadnych kontaktów z konsulatem PRL-u w Mediolanie.
Oprócz ważniejszych akcji, oprócz tych, co już wspomniałam, są te, co mówił pan Stanisław Moraski, znaczy udział w zakupie marmurów do Zamku Królewskiego. Mamy przez Fundację Miastowską, po pierwsze Henryka Sienkiewicza, tak samo oczywiście zebranie składek na pomnik katyński w Londynie, na POSK i na, to są listy dziękczynne z tych różnych akcji, i na POSK właśnie oraz finansowanie dla koru. Przedtem widzieliśmy właśnie składkę z członkowską Skarbu Narodowego. Tutaj przez rocze miałam źle ułożone w kierunku. W 1979 roku zorganizowano jak zwykle wycieczkę na obchody na Monte Cassino i Bolonię, z tym, że zaproszono w ten czas polskich górników, którzy byli zatrudnieni w Piemoncie w kopalni w Alkizonie, najęci w ten czas przez instytucję PRL-u. W ten czas wyjeżdżali polscy górnicy i inni na zachód. Skutek był ten, że konsul PRL z Mediolanu pod koniec tego roku zabronił górnikom pod groźbą natychmiastowego powrotu do kraju wszelkich kontaktów z reakcyjnymi Polakami. Po czym była akcja znów dar dla biskupa turyńskiego, kiedy przyjechał papież do Turynu i okres Solidarności, już dochodzę, będę starała się szybko dojść do końca mojej prezentacji. Kiedy po Solidarności ognisko polskie zawrzało kontakty między włoskimi związkami zawodowymi. Kiedy w październiku 1981 roku na zaproszenie katolickiego związku zawodowego CIS przyjechała do Turynu setka dzieci pracowników FSO z Warszawy i mieszkały przez dwa tygodnie rodzin włoskich związkowców, całe ognisko przyczyniło się do sukcesu inicjatywy, oczywiście tłumacząc. Wzmocniło to więzi bezpośrednio, które potem zaowocowały w okresie stanu wojennego, to jest komunikat na spotkaniu ogniska, czy jest wymienione właśnie, że będzie mowa o zbiórce pieniędzy dla Komitetu Pomocy Polsce, który powstał z woli ogniska. Ten komitet wysyłał transporty do Polski, do diecezji Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski, w sumie ponad 50 tirów wyruszyło z Turynu w okresie 82-85. Ważną częścią tych transportów było, że to były jedyne transporty, co wyjeżdżały z Europy w związku ze Szwecją, gdzie były całkowicie podporządkowane Komitetu Solidarności z Solidarnością. W związku z tym były nadziewane powielaczami tym podobnym, kiedy trzeba. Oczywiście też ognisko było obecne w Komitecie Solidarności w Solidarności Włoszech, gdzie działała Jasia Burakowska i Nelly Norton. To ważnym wydarzeniem była właśnie ta sesja, też konferencja Polonia Società Parallela, program, brali w niej udział cały szereg ważnych osobistości, Herling Grudziński, Natalia Gorbaniewska, George Kemery i inni. W 89 rok pierwsze powoduje zmiany, znaczne zmiany w profilu działalności Ogniska Polskiego. Kiedy przestaje istnieć w 90 roku, jako nawet dokładnie jako 91, jako ośrodek emigracji niepodległościowy i staje się ośrodkiem propagującym wiedzę o polskiej. Tutaj widzimy właśnie spotkanie, co dla nas jest symboliczne, kiedy do Turynu przyjechał minister Skubiszewski i prezes ogniska, wręcza mu medal pamiątkowy ogniska. My to już jest to takie pierwszy kontakt ogniska z nowymi wybranymi władzami już demokratycznej Polsce. Potem już jesteśmy okres późniejszy, pokażę tylko bardzo szybko, kiedy już działalność ogniska już jest robiona, przede wszystkim staje się kulturalną organizacja i zaczyna właśnie już cała współpraca z ambasadą RP, z konsulatem RP. Też jest większe zainteresowanie wśród Włochu sprawami polskimi. Są koncerty, ale też i tak dalej, wystawy, inne konferencje, ale co pozostaje zawsze cechą ogniska jest pamięć o w celach niepodległościowych polskich, o wojnach wyzwoleńczych polsko-włoskich. I stąd tylko tak już
pokażę kilka okładek naszych publikacji, co były wszystko wystawami. Pierwsza wystawa, 94 rok, malutka, w małej mieścinie pod Turynem. Kolejna duża wystawa w Muzeum Narodowym Risorgimento Italiano, 95. Tutaj są zdjęcia z tejże wystawy. Wystawa o powstaniu w 2014, była też konferencja naukowa, wystawa była scenograficzna w Muzeum Ruchu Oporu Włoskiego w Turynie, dzięki składom, tutaj są zdjęcia z tej wystawy, gdzie otworzono w dziedzińcu, podobnie jak w Muzeum Powstania w Warszawie, takie sceny miasta podczas powstania. Wystawa na okazję 150. Zjednoczenia Italii, która była pokazana też w Senacie włoskim i nadal jest na stronie internetowej włoskiego Senatu, po włoskie, polsko-włoskie. W tym roku wystawa Archiwum Komitetu Solidarności w Turynie i Weneto. Archiwum to się znajduje w Mediolanie, u Fundazione Feltrinelli. Wystawa została pokazana już w Mediolanie, w Turynie i w Rzymie. W XIX wieku turyńscy polonofile, podobnie jak w latach PRL-u ognisko, działali jako garstka ludzi, których łączyło wspólne cele niepodległościowe. Ognisko również i teraz składa się z niewielkiej liczby osób działających z powodów ideowych i wierni duchowi założycieli, czego przykładem jest nieprzerwane od ponad 70 lat uroczyste obchodzenie w Turynie Święta Niepodległości 11 listopada. O podstawie działalności ogniska świadczy także jego archiwum, które planujemy w przyszłym roku skatalogować i ważniejsze dokumenty zeskanować. Na tym kończę i dziękuję za uwagę. Dziękuję pani profesor Jaworskiej. Proszę państwa, przechodzimy do archiwów rodzinnych. Pan doktor Witold Zachorski przedstawi archiwum swojego ojca. Proszę bardzo. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować Instytutowi Pamięci Narodowej za zaproszenie mnie do Warszawy, by wygłosić kilka słów o archiwach mojego ojca, Witolda Zachorskiego, tym bardziej, że czynię to po raz pierwszy. Przed krótką analizą owych archiwów, którą zaraz przedstawię, muszę się przyznać, że znajduję się w dość niezręcznej sytuacji, gdyż istnieje ryzyko pewnej stronniczości z mojej strony, przedstawiając ten niecodzienny temat. Zresztą przez długie lata, przede wszystkim w latach 70. i 80., byłem sam świadkiem działalności mojego ojca i widziałem na własne oczy, do jakiego stopnia życie emigranta politycznego nigdy nie było łatwe w obcym kraju. W dodatku, nawet jeśli działalność ta odbywała się w dosyć małym gronie Polaków, należy podkreślić, że, jak to często niestety bywa w narodzie polskim, konflikty różnej maści zawsze istniały i z biegiem czasu powiększały się proporcjonalnie do stopnia zaangażowania się innych jednostek działających na tym samym terenie lub z powodu penetracji różnych elementów związanych z ówczesnym reżimem PRL-owskim. Wspominam o tym, bo ten wątek często pojawia się w archiwach mojego ojca, którego uważano za człowieka instytucję, jak pisali o nim życzliwi mu Polacy, lub za dyktatora, jak mawiali inni. Proszę państwa, podczas swojego pobytu we Włoszech w drugiej połowie lat 60. Kazimierz Wierzyński taką wyrażał opinię o Polonii. Polonia rzymska jest mała, ale pakowna. Nie mylił się. Zresztą usłyszeli państwo przed chwilą, że dużo rzeczy działo się na tym terenie. Ale wróćmy do Witolda Zachorskiego. W wielkim skrócie chciałbym państwu przypomnieć jego sylwetkę. Pochodził z Wilna, gdzie urodził się w 1912 roku. Był piłsudczykiem. Został aresztowany w Wilnie w grudniu 1940 roku i wywieziony przez NKWD do Rosji.
tylko za to, że był Polakiem. To zdjęcie zostało wykonane w Buzułuku 13 grudnia 1941 roku. Wstąpił do drugiego korpusu i w jego ramach redagował miesięcznik Na szlaku kresowej. Po wojnie pozostał definitywnie w Rzymie, bo jak mawiał, nie mam gdzie wracać. Pełnił funkcję długoletniego prezesa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów z przerwą w latach 60. i pełnił obowiązki delegata rządu RP we Włoszech. W pierwszych latach powojennych Włochy, jak wiemy, nie stanowiły specyficznej atrakcji dla polskich emigrantów politycznych. Ale mimo ciągłych namówień ze strony nowego reżimu warszawskiego, by żołnierze drugiego korpusu wracali do Polski, zdecydowali się oni w większości na pozostanie na Zachodzie. W 1946 roku generał Władysław Anders powołał Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we Włoszech, jeszcze w ramach drugiego korpusu. Jednak większość żołnierzy w końcu nie zdecyduje się na pozostanie w Italii, bo warunki życiowe były ciężkie. Ludzie ci pojadą do Argentyny, do Kanady, do Australii, do Stanów Zjednoczonych. Jeśli na samym początku owo stowarzyszenie będzie liczyło kilka tysięcy członków, w 1948 roku pozostanie ich już tylko 500 i w końcu cyfra ta zmaleje i dojdzie do 200. 21 członków w Rzymie. Tu Państwo widzą zjazd SPK w Londynie w sierpniu 1956 roku. Po lewej stronie jest generał Anders. Ogólnym zadaniem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we Włoszech, najważniejszej w owym czasie organizacji społecznej w wielu krajach zachodnich, mówiło się wtedy o wolnych krajach, była zacięta walka o utrzymanie pionu ideowego, co stanie się coraz trudniejsze, począwszy od lat 70., kiedy reżim nasili swoją presję na ośrodki emigracyjne. W listopadzie 1948 roku Witold Zachorski napisał, cytuję, trzeba tylko dbać o to, by cel naszego pozostania poza krajem nie zatracił się z naszych oczu wypatrujących po latach walki i tułactwa spokojnej przystani, by duch oporu trwał w nas tak mocno, jak tkwi w sercach i duszach naszych braci w okupowanym kraju. Koniec cytatu. W archiwach znajdują się bardzo liczne i ciekawe wątki. Nie sposób je tu wszystkie wymienić. Znajdują się tam oczywiście dokumenty dotyczące regularnej wymiany z licznymi kołami SPK na terenie włoskim, mieszczących się w Turynie, Mediolanie, Florencji, Arezzo, Forlì, na wybrzeżu adriatyckim koło Adriatyk, w Rzymie, Neapolu i Lecce. Mój ojciec pisał listy używając zawsze kalki i zachowały się więc wszystkie maszynopisy. Ale też i listy z różnymi władzami włoskimi, które jak wiemy pochodziły przede wszystkim z kół ówczesnej demokracji chrześcijańskiej czy małych partii laickich rządzących krajem. Oczywiście wszystko odbywało się w ścisłym kontakcie z władzami głównymi SPK w Londynie, zwłaszcza z generałem Karolem Ziemskim, ze Stefanem Soboniewskim i z Zygmuntem Szatkowskim na czele. Rola stowarzyszenia w pierwszych latach była bardzo rozległa. Chodziło przecież o przyniesienie pomocy w takich sprawach, jak uzyskanie stałego pobytu dla byłych żołnierzy polskich, o pomoc prawną dzięki sekretarzowi SPK, mecenasowi Romanowi Szenwicowi, który pracował w Świętej Rocie Watykańskiej. Tu jest deklaracja członkowska, to jest przykład, prawda, bo odnalazłem około 150 takich deklaracji członkowskich w archiwach domowych. Co oznaczało przede wszystkim obronę żołnierzy polskich ożenionych z Włoszkami, ale też i wydawanie własnego biuletynu pod nazwą Kombatant. Przepraszam.
Pierwszy numer wyszedł 26 października 1947 roku. Chodziło też o przychodzenie z pomocą inwalidom wojennym zamieszkałym na terenie Włoch poprzez Komitet Inwalidzki, akcję paczek żywnościowych dla byłych kombatantów, dużą akcję zbierania lekarstw wysłanych do Polski w czerwcu 1957 roku poprzez osobę prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wtedy przekazano ponad 1500 kg lekarstw dla chorych o wartości ówczesnych 10 milionów lirów. Tutaj Państwo widzą księdza Władysława Rubina i księdza Stanisława Suwałę. Potem jest tu drugie zdjęcie z prymasem kardynałem Stefanem Wyszyńskim i z księdzem infuatem Franciszkiem Mączyńskim. Były też organizowane spotkania dla dzieci kombatantów, tak zwane choinki dla dzieci polskich. Tu mamy choinkę z dnia 3 stycznia 1952 roku. Po lewej zauważą Państwo w pierwszym rzędzie ambasador przy Stolicy Apostolskiej, Kazimierz Papę. Po prawej stronie asystent generalny i misjonarz, ksiądz Michał Kolbuch. W archiwach Witolda Zachorskiego znajduje się również sprawa dotycząca współpracy z włoskimi organizacjami, na przykład gdy doszło do współpracy z włoskimi organizacjami kombatanckimi zgrupowanymi w tak zwanej Lampie Braterstwa, której celem było m.in. ożywienie współpracy polsko-włoskiej zaledwie kilka lat po zakończeniu wojny. Była to inicjatywa Komisji Papieskiej w roku jubileuszowym 1950. Pod przewodnictwem księdza prałata Ferdinando Baldeliego zainicjowano liczne uroczystości pojednania między narodami, które walczyły przeciwko sobie podczas II wojny światowej. Tu widzimy przekazanie Lampy Braterstwa na polskim cmentarzu San Lazzaro di Savena pod Bolonią 30 listopada 1952 roku. Inne wątki zawierające ciekawe analizy dotyczyły następujących spraw. Reagowanie na ciągłą aktywną działalność ze strony placówek reżimowych. Sprawy związane ze zwiększeniem ilości paszportów reżimowych i wyjazdów do PRL-u. Nowe stosunki polsko-watykańskie po wyborze Jana Pawła II, widziane przez pryzmat stowarzyszenia. SPK w Londynie zgadzało się zawsze z linią ideową Zachorskiego i takową popierało. Oczywiście Witold Zachorski zgadzał się również całkowicie z linią ideową światowego SPK. Chciałbym tu wspomnieć o innej ważnej kwestii, związanej tym razem z gestią polskich cmentarzy wojennych Monte Cassino, Casa Massima, Loreto i San Lazzaro di Savena koło Bolonii. Są to dużej wagi archiwa, gdyż przedstawiają one działalność SPK we Włoszech wraz z Radą Światową SPK w Londynie na rzecz ciągłego podtrzymywania niezależności cmentarzy wojennych od zakus ze strony Warszawy w latach powojennych. Istniał zresztą oficjalny Komitet Opieki nad Polskimi Cmentarzami Wojennymi we Włoszech, zajmujący się tymi czterema cmentarzami. Komitet ten zadbał w latach 70. o remont niektórych z nich. Bolonia została odrestaurowana dzięki SPK w Kanadzie, a Casa Massima dzięki SPK w Australii. Sprawa cmentarzy jest niewątpliwie pasjonująca, bo pokazuje, do jakiego stopnia była ona śledzona przez czynniki warszawskie. Ciągła wymiana listów z czynnikami włoskimi na ten temat jest tego dowodem. Przytoczę tu jeden tylko konkretny przykład. Odbywała się regularna walka o to, by uroczystości na głównym cmentarzu Monte Cassino odbywały się poza obecnością przedstawicieli ambasady PRL w Rzymie. Dochodziło zresztą do paradoksalnych sytuacji. Ambasador PRL czekał na boku z wieńcem w rękach do końca ceremonii, ze mszą świętą włącznie, zorganizowanej przez emigracyjne koła kombatanckie.
Dopiero to było jest dziesięciolecie, 1954 rok, po lewej stronie ambasador Papé, generał Anders, arcybiskup Gawlina i mój ojciec. Dopiero po zakończeniu ceremonii i wyjściu ze cmentarza kombatantów mógł on wejść na plato cmentarne, by rzucić kwiaty i odjechać. Zresztą po 70 roku należało nie podchodzić również do grobu generała Andersa. Nie zapomnijmy przecież, że podczas wizyt Edwarda Gierka i generała Wojciecha Jaruzelskiego obie osoby ostentacyjnie ominą grób generała. W archiwach znajdują się również informacje na temat szerokiej i długotrwałej antykomunistycznej akcji odczytowej na terenie całych Włoch. Chodziło o podkreślenie ciężkiej sytuacji bytowej narodu polskiego oraz o przeciwstawienie się kłamstwom ze strony reżimu, chociażby na temat sprawy katyńskiej. Pokazywano wtedy Włochom film o Katyniu. To był odczyt o sytuacji we wschodniej Europie w Palazzo Brancaccio w Rzymie 23 marca 1956 roku. Patronowała jej włoska Associazione degli Intellettuali Rifugiati in Italia w ścisłej współpracy z Movimento dell'Azione Cattolica. Wzięli w niej udział Witold Zachorski, ksiądz Stanisław Suwała, kapelan SPK i minister Stanisław Janikowski. Nie należy zapomnieć, że Włochy posiadały wówczas największą partię komunistyczną na Zachodzie. Już 3 lata wcześniej, 12 marca 1953, Pius XII tak pisał do organizatorów tej inicjatywy. Ojciec Święty pochwala inicjatywę, która już dała tak dobre owoce i wzywa do kontynuowania tego dzieła duchowego miłosierdzia i rzetelnej informacji działających w kierunku uświadomienia społeczeństwa o zagadnieniach tak ważnych. Koniec cytatu. Tutaj Państwo mają delegatów, którzy wygłosili odczyty o sytuacji za żelazną kurtyną, którzy zostali przyjęci przez Piusa XII na prywatnej audiencji 13 czerwca 1953 roku. Wszelkie te akcje znajdowały się pod ostrzałem różnych osób związanych z reżimem. W raportach, które przekazał mi Mile Instytut Pamięci Narodowej, zdziwił mnie fakt, że zaczęto pisać raporty o moim ojcu już 4 kwietnia 1949 roku. A sprawa dotycząca Witolda Zachorskiego nosi następujący tytuł: Szpiegostwo, wywiad USA. I tak, podczas olimpiady w Rzymie w 60 roku ukazały się ataki na prezesa SPK we Włoszech, nawet i w Sztandarze Młodych, w Trudzie, w Rinascita, w Paese Sera, w Neues Deutschland, w Rude Prawo, w Robotycznskoje Dielo, w Komsomolskoj Prawdzie. Ataki te zaistnieją również w późniejszym okresie. Nawet 20 lat później, podczas wizyty Lecha Wałęsy w Rzymie, włoska gazeta La Repubblica przedstawi jeszcze mojego ojca jako, cytuję, faszysta. Nawiasem mówiąc, artykuł został podpisany przez mojego byłego włoskiego kolegę z ławy szkolnej. Ponadto dla Polonii Włoskiej organizowano polskie wieczory literackie w Café Greco, a w późniejszym okresie w sali przy kościele świętego Stanisława, dzięki uprzejmości kardynała Władysława Rubina i arcybiskupa Szczepana Wesołego. Niektóre z tych wieczorów zostały utrwalone na taśmie i należy je teraz ocalić. Na przykład z Marianem Hemarem, jest to list z 18 marca 67. Z Kazimierzem Wierzyńskim, list 29 sierpnia 64, z Wiktorem Budzyńskim, ze Stanisławem Zadrożnym, z Tadeuszem Witlinem, z Józefem Łobodowskim, z Wacławem Zagórskim, z Jerzym Lerskim, z Szymonem Szechterem i Niną Karsow, ze Stefanem Kisielewskim. List 9 października 75. Zauważcie Państwo, że ciekawy jest ten list, dlatego że Kisielewski pisze go z nagłówkiem Institut Littéraire z Maison Lafitte. Osobistości te podtrzymywały później regularne kontakty z moim ojcem, przede wszystkim listownie. W archiwach Witolda Zachorskiego znajduje się również bardzo liczne artykuły prasowe. Mój ojciec był korespondentem londyńskiego Dziennika Polskiego i nowojorskiego Nowego Dziennika Bolesława Wierzbiańskiego.
Są to artykuły o tematyce związanej z włoskim życiem politycznym i społecznym, jak i ze wszelkimi obchodami polskimi, przede wszystkim na terenie Rzymu. Zostały one chronologicznie uporządkowane przez mojego ojca i stanowią ciekawy przyczynek do atmosfery, jaka panowała wśród emigrantów politycznych. W późniejszym okresie artykuły te miały coraz bardziej charakter analiz ekonomicznych, bo emigranci stawali się coraz bardziej emigrantami ekonomicznymi. Myślałem często o publikacji wszystkich tych artykułów. W archiwach Witolda Zachorskiego znajdziemy też niezmiernie cenną korespondencję z Jerzym Giedroyciem i z Andrzejem Stypułkowskim w ramach rozległej akcji rozdawnictwa książek do kraju. Ojciec był do końca życia przedstawicielem Instytutu Literackiego na Włochy. Zajmował się może mniej ciekawym aspektem, bo chodziło o zbieranie prenumerat, ale czynność ta pozwalała podtrzymywać regularną wymianę zdań z Maison Lafitte, skąd redaktor Giedroyć zadawał liczne pytania na temat polskiego Rzymu. Tak samo podchodzili do spraw Adam Rudzki i Andrzej Stypułkowski z International Literary Center i z Polonia Book Fund. Chciałbym tu dodać, że szeroka korespondencja była oczywiście podtrzymywana z licznymi osobistościami, z Bolesławem Wierzbiańskim, z Jerzym Jankowskim, z Tadeuszem Witlinem, ze Stefanem Korbońskim, z Janem Nowakiem, z Jerzym Lerskim, z Arturem Międzyrzeckim i Julią Hartwig, ze Stanisławem Gliwą, z Gustawem Herlingiem Grudzińskim i z osobami ściśle związanymi z instytucją pomagającą w emigracji Polaków do krajów zachodnich w ramach Polish American Immigration and Relief Committee. Często była to korespondencja natury bardziej prywatnej, w której były jednak regularnie poruszane też i sprawy polskie. Poza tym ojciec mój posiadał bardzo rozległą bibliotekę, około 8 tysięcy książek. Dużą jej część przekazałem w 2010 roku Departamentowi Slawistycznemu przy Rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. Dzięki zainteresowaniu profesora Luigi Marinelliego został stworzony Fondo Zachorski. Uznałem wtedy, że książki o tematyce literackiej i historycznej przydadzą się raczej niewątpliwie licznym studentom włoskim studiującym polonistykę. Jak powiedział mi sam Marinelli, La Sapienza posiada teraz największą bibliotekę dotyczącą Polski wśród wszystkich uczelni istniejących na terenie włoskim. Ostatnio ukazał się bardzo ciekawy artykuł w krajowym piśmie Wolność i Solidarność. Państwu tutaj zostawię te egzemplarze, gdyby ktoś był zainteresowany. Pod tytułem Z ziemi włoskiej do Polski autorstwa pana Pawła Sowińskiego z Instytutu Studiów Politycznych PAN, który jest dzisiaj na sali. Podkreśla on ważność placówki rzymskiej w jej walce o wolne słowo za żelazną kurtyną. Skoro Witold Zachorski nie wyrzucał dokumentacji, archiwizował wszystko, znajdziemy w niej na przykład obszerne sprawozdania z nazwiskami osób, które spotykały się z nim, by zabrać do kraju książki wydawane na emigracji. Jest tu zresztą obecny na sali jedna z tych osób, która zawsze przyjeżdżała po książki. Chodzi o pana doktora Andrzeja Paluchowskiego, który był dyrektorem biblioteki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i który zawsze zabierał książki do Polski. Episkopat Polski i później sam papież Jan Paweł II dostawali duże partie książek. Zachowały się oczywiście listy z podziękowaniami i z komentarzami. Przed zakończeniem tej prezentacji chciałbym jeszcze podkreślić, że w archiwach Zachorskiego znajdują się setki zdjęć z różnych okresów, począwszy od lat 50. dotyczących tej rozległej działalności. Zaledwie kilka z nich mogłem dziś Państwu pokazać. Wolałem się skupić nad pierwszym okresem działalności ojca, gdyż zdjęcia te są bardziej unikatowe. Zdjęcia te są w trakcie segregowania, chronologicznie i tematycznie. 41 lat minęło od definitywnego przyjazdu do Rzymu Witolda Zachorskiego po demobilizacji Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii, aż do jego śmierci. Był on bezpośrednim świadkiem części życia polonijnego w Rzymie. Stresujące to było życie, gdyż z biegiem czasu rozgoryczenie stawało się coraz większe.
Ojciec znalazł jednak rozwiązanie, by umilić w pewnym sensie swoje życie. Wydał pięciokrotnie przewodnik po polskich pamiątkach we Włoszech pod różnymi tytułami. Informator Polski, Polak w Rzymie, Polak we Włoszech. Przy pomocy swojej żony, a mojej matki Elżbiety Kufirskiej-Zachorskiej. Zostawił oczywiście wiele nowej dokumentacji do szóstego wydania, ale już nie zdążył. Zadbał również o to, by ślad pozostał po żołnierzach, którzy walczyli o wolność Polski podczas II wojny światowej lub zginęli w Katyniu. Tutaj Państwo widzą tablicę pamiątkową, która została umocowana przy polskim kościele świętego Stanisława w Rzymie w 1969 roku z okazji 25-lecia bitwy pod Monte Cassino. Szanowni Państwo, Witold Zachorski zmarł 5 stycznia 1989 roku, miesiąc przed rozpoczęciem słynnego okrągłego stołu w Polsce. I jak napisał pan Paweł Sowiński, Polski wolnej Zachorski nie zdążył doczekać. Mój ojciec często wspominał o ciężkiej, ponad 40-letniej pracy emigranta, że nie miał z niej żadnej satysfakcji i o tym, że nawet po śmierci będzie atakowany. Był o tym przekonany, niestety się nie pomylił. Mogę tylko zauważyć jedno. Cały okres działalności mojego ojca został po 1989 roku niestety pominięty, zapomniany, jakby go nigdy w Rzymie nie było. Nadszedł czas, by to naprawić. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję. Proszę Państwa, mamy 6 minut na dyskusję. Dziękuję panu Zachorskiemu. Ja tylko zamiast podsumowania tutaj, jeśli mógłbym prosić Państwa tam przy pisaniu tych materiałów, czuję niedosyt, jeśli chodzi o wielkość tych zbiorów. Informacje na przykład, bo mówił pan o tych dziesiątkach listów, wymieniał pan liczbę fotografii, że warto by było na to zwrócić uwagę. I w ramach akcji pomocy archiwom polonijnym, jeśli są potrzeby konserwatorskie, pomocy w opiece nad archiwaliami, to żebyście Państwo też sygnalizowali takie rzeczy, bo zakwaszenie papieru wymaga odpowiednich kosztownych zabiegów, konserwacja, więc naczelny dyrektor byłby wdzięczny też za takie wskazówki, a pan dyrektor Jacek Miller, znany nam wszystkim z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury, tą akcję wspiera pomocy, więc o takie wskazówki też prosimy. Kto z Państwa tutaj do naszych przedstawicieli z Italii zechce zadać pytania? Proszę bardzo. Chciałem bardzo podziękować przede wszystkim za te wszystkie referaty, bo one jakby pokazują nam ten inny obszar geograficzny, ale też myślę, że mamy coraz większą świadomość, szczególnie po tym ostatnim referacie, wydaje mi się, że bardzo osobistym, ale jednocześnie uzmysławiającym, jak ogromne dziedzictwo jest gdzieś rozproszone i jak trudno jest to wszystko pozbierać. Znaczy, takie wątki jakby związane z tym, że nie wszystko wiemy, pojawiły się również w tym pierwszym referacie, kiedy oczywiście wiemy, że to są depozyty, wiemy, że to są materiały, do których nie możemy od razu się dostać, ale nawet sama wiedza o tym, że one są, że one nie zginęły, że są przechowywane i z czasem być może to się otworzy, to są bardzo, bardzo ważne sygnały. Mówiąc szczerze, nie mam pytania żadnego do Państwa, bo to są świetnie skonstruowane wystąpienia, które po prostu opowiadają właśnie o tym fragmencie spuścizny, o której po prostu powinniśmy wiedzieć. I wydaje mi się, że ten komentarz jest po prostu tutaj konieczny, tak samo jak ten komentarz taki techniczny, że po prostu trzeba chyba nawzajem się wspierać i szukać jakiejś ścieżki, która dla nas jako historyków pozwoli do tych materiałów w odpowiednim momencie dotrzeć.
Mam natomiast, nie mam pytania, ale mam apel i skorzystam już teraz z okazji, żeby zwrócić się zresztą do wszystkich osób, które są na sali, bo takie wątki przewijały się szczególnie właśnie w tych rzymskich referatach, ale myślę, że to dotyczy dużej części innych kolekcji również. Mianowicie w którymś momencie przygotowaliśmy taką wystawę zatytułowaną Wasza Solidarność, Nasza Wolność. Wystawę, która opowiadała o reakcjach emigracji polskiej i świata, na ile było to oczywiście możliwe, na wprowadzenie stanu wojennego. Znaczy opowiedzieliśmy tylko dwa miesiące, grudzień 81, styczeń 82, za pomocą różnych ilustracji, prasy, artykułów, iluś tam wypowiedzi. I teraz postanowiliśmy zrobić album, ale uważając, że można zrobić coś więcej, apel do Państwa jest właśnie taki o sygnalizowanie materiałów, które pozwoliłyby doilustrować to, właściwie pewnego rodzaju zryw, można powiedzieć, światowy. Oczywiście on został wykorzystany, nie wiem, przez propagandę amerykańską, mamy zimną wojnę, jakby no, zdajemy sobie sprawę z całego instrumentarium, które temu towarzyszyło, ale dla polskiej emigracji na pewno i w ogóle dla Polski to był bardzo ważny moment takiego zainteresowania światowego sprawą Polski, Polską i to się na pewno działo również we Włoszech i z Włoch nam brakowało materiału. Brakowało nam materiałów, bo brakowało nam właśnie takich kontaktów i takich chociażby konferencji. Już nie przedłużam, dziękuję. Proszę o przedstawianie się. Dzień dobry, Ewa Włoch-Bilińska. Ja tu przyszłam na zaproszenie pana profesora Żarna i chciałam powiedzieć, że państwa pracę i to, co robicie, mam teraz możliwość na bieżąco z tego korzystać i realizować. Mianowicie chyba tydzień temu byłam na konferencji międzynarodowej polonijnej w Poznaniu pod tytułem Wschodnie i Zachodnie ścieżki emigracyjne. Był jedyny referat dotyczący Włoch, właśnie mój, a zajęłam się tą sprawą i chcę tu pochylić czoła, to dzięki ojcu rektorowi Fokcińskiemu, który mnie kilka lat temu, niedawno, namówił na to, żebym zajęła się szkolnictwem polskim w Rzymie czasów wojny. Tak się składało, że ja tworzyłam, powiedzmy, już powojenną szkołę polską w Rzymie, tą już niepodległościową po 91 roku. I postanowiłam rzeczywiście zrobić monografię dotyczącą całości lata wojny do powiedzmy 2010 roku. I chciałam Państwu powiedzieć, że wszystkie instytucje, które reprezentujecie, znalazły się w tym artykule i zostały wymienione, bo naprawdę korzystam z nich. Wymieniłam również pana ojca w tym artykule. Także jest mi niezmiernie miło poinformować, że na bieżąco przynajmniej niektóre osoby z tego korzystają i to idzie w świat. I gdybym mogła prosić o kontakt z panem, to byłabym wdzięczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa? Bardzo dziękuję. Stanisław Gebhardt. Ja chciałem zwrócić uwagę Państwa na ciekawą rzecz. Kiedy w roku 57 pod wpływem Stanisława Augusta Morawskiego i Zbyszka Herberta uważałem, że uznałem z nimi zresztą, że metodą po zmianach w Europie i w Polsce jedną z najlepszych metod jest tak zwana penetracja kulturalna. I to, te zaproszenia, o których panowie mówiliście, książki, wydawnictwa najrozmaitszymi metodami docierające do Polaków i do Polski były częścią tej akcji. I tutaj chciałem zwrócić uwagę, że wśród moich doświadczeń szukania, za przeproszeniem, pieniędzy w całej Europie, w najrozmaitszych środowiskach, najłatwiej i z największym zrozumieniem spotkałem się we Włoszech.
I wśród tych różnych kontaktów politycznych, społecznych, jakie miałem, właściwie to zrozumienie Polski we Włoszech było dla mnie ogromną satysfakcją i pomocą. A często spotkałem się już w Polsce, jak przyjechałem, z tym, że Włochy były traktowane jakoś, że tak powiem, z lewej ręki. I to jest dość smutne, bo taka serdeczność włoska, może nie zupełnie przekładająca się na jakieś oficjalne, bardzo oficjalne stanowiska na płaszczyźnie międzynarodowej, Rady Unii Europejskiej czy coś takiego, ale wśród ludzi, wśród nawet bardzo poważnych osób z różnych tego części życia spotkałem się z bardzo wielu bardzo przychylnych stanowisk i dużej pomocy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Nazywam się Sakowicz. Małe uzupełnienie do poprzedniej ekipy. Otóż, jeśli chodzi o Bibliotekę Polską w Paryżu, więc jednym z dyrektorów w okresie międzywojennym był profesor, czyli chyba tak nie wiem, jaki mają tytuł, Koczarowski. Chyba Piotr miał na imię i po wojnie pracował w latach 50. Stanisław Piotr, tak. I wysokiej klasy specjalista w sprawach bibliotecznych i w okresie powojennym, w latach 50. pracował w Bibliotece Narodowej w zakładzie czy w zespole odnośnie zakupów. Ja byłem jego współpracownikiem, ponieważ prawie jest bardzo słabo widział, więc ja mu czytałem w obcych językach różne bibliografie. No i on później z tego wybierał. Więc to przez kilka lat pracowałem. I jeszcze pytanie do następnego referatu poprzedniego. U Giedroycia pracowali palotyni, między innymi znany mi dobrze ksiądz Modzelewski, tam jeszcze jakiś inny pracował, ale ja już wiem, że nie żyją. Czyli w dalszym ciągu też tam palotyni są zatrudnieni, znaczy pracują jeszcze u Giedroycia, znaczy był u Giedroycia, bo wiadomo też, że nie żyje. Więc to tyle. Dziękuję. To dziękuję. Proszę Państwa, kończąc tą część, dziękuję wszystkim stróżom pamięci. I tutaj placówka księdza rektora Fochcińskiego pokazuje, jak są potrzebne tego typu instytucje, w których można zabezpieczać zbiory właśnie i być stróżami tej pamięci. Ksiądz rektor zawsze skromnie, pamiętam spotkanie z biskupem Miziołkiem jeszcze w latach 70., jak ksiądz rektor przyjeżdżał w Rzymu, informował o postępach prac i tutaj powstawały te wtórne, jak gdyby, informatory, co zostało w Rzymie zebrane. Więc ratowanie choćby tej ambasady polskiej przy Kwirynale nasuwa pytanie, a co robią nasi atasze kulturalni, czy co robili, przepraszam. No i MSZ, tutaj jest problem postępowania z aktami. Jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, patrząc tylko na to, co Pani mówiła, na te środowiska rzymskie, ale nie tylko, na polecenie Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej powstała encyklopedia czy leksykon polonijny wedle układu osoby, instytucje i warto sprawdzić, co o Państwa instytucjach tam zostało zebrane i zapisane. Ciekawa to lektura, polecam.